jestem dobrym wodzem, damy wam ekspa razy 3 do wieczora, abyście mogli lepiej ekspić. Tak, wodzu. Nie no, ta wódka po prawej mi rozwaliła głowę kompletnie. Przegląd najwspanialszych memów, czas zacząć. Ostatni przegląd był jakiś czas temu, więc no warto zrobić drugą część. O Boże. Nie wierzę, papież w 2020 to jest po prostu, to jest nierealne naprawdę, że moderacja śpi. O Jezus. No, to oczywiście mem Dawida. Dawid, bardzo mocno lubię to, żeby nie było. Nie wiem, co jest z tymi oj tak byczku plus jeden. To jest naprawdę zadziwienie. O tak byczku plus 500. Moja pani od angielskiego napisała w temacie zadania JK. Możecie ją odpowiednio wyjaśnić. Popełniła z... O Jezus. Masz... Dam ci przykro mi, no bo mi naprawdę przykro, jak widzę takie posty. Kiedy gra jest free to play, zabiera pojazdy z drzewka technologicznego i tworzy z nich pojazdy kolekcjonerskie, by zmniejszyć kłopot z wybraniem pojazdów, a tworzy pojazdy premium, by za nie płacić, które... A, ja się nie wypowiadam. Nauczyciel, widząc ucznia, który buja się nie krześle. Podobna sytuacja zaszła lata temu. Co? O Jezus, propozycja, żebym nagrał Call of Duty, naprawdę? W wieszkałach, bo mój wujek... O, tak, to jest odpowiednia reakcja. To jest odpowiednia, idealna reakcja. Masz, nie wiem, masz serduszko, byku. Francja i Brytania zdradziła Polskę w 1939. Historycy. Nie, 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 to nie było tak. Nie do końca tak było, ale już się nie będę wypowiadał, żeby nie zaczynać gówno burzy, nie? Taka wypowiedź w książce od WOS-u. Nie chciałbym zaczynać po raz kolejny dyskusji na temat, który był wałkowany milion razy, skoro uczą go nawet w szkołach. Nikt nam nie pomógł w 1939. Moi drodzy, musicie to zrozumieć, że mocarstwa, one nie mają sojuszników i przeciwników, one mają tylko interesy. O, tutaj powiadomienie z filmu o Man of War. No powiem takie troszeczkę średnie, średnie bym tak szczerze powiedział. Tego mema kompletnie nie rozumiem i dam mu przykro mi, bo naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Tak autentycznie, są trzy takie same zdjęcia. Nowoczesny dzień, modern day, millennium down, modern day mod. I w sensie nie rozumiem. Może mi ktoś wytłumaczyć w komentarzach? Kiedy Kałach nagra modern daya? Widownia, kanał, Kałach. O Boże, wujkowie, mylisz się. No, niestety tak jest. Chyba trzeba po prostu wam Co to jest, człowieku? Hi, hi, o sushi plus jeden. Boże. Wracając do mema, bo mnie rozbawiłeś, to masz haha, nie? Girls, I don't like snow, it's too cold. Boys, no, nawet się uśmiechnęłem, więc tak się trzymaj na tej grupie, żeby cię nie zbanowali. Pomysł na nową serię na kanale, EU4 na modzie Extended Timeline jako krzyż... Nie. Karelia Country, tak, KRL. O, to jest takie zabawne. No, nie za bardzo. O, tutaj bardzo fajny fanart od Jakuba. Jeżeli to ty narysowałeś sam ręcznie, to bardzo mocno propsuję, kumplu. Zbyt chudy, o Boże, ty jesteś... Mi się stało w profilowe, no... Teraz sobie po prostu zmieniłem dla Beki i tak dalej. O, tu widzę wojna anime versus antyanime. O Jezus, dobra, uciekam stąd. Przygotowałem dla was już kolejną, piątą teorię spiskową. Boże, no to się po części zgadza. Jakikolwiek desant. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. A no tak, jakikolwiek desant. Tutaj, no akurat to jest prawda. Ja mam tendencję do nazywania każdego desantu D-Day. I to się zgadza akurat, kumplu. No tutaj trafiłeś, nie? I że ja odpowiadam, że te zdjęcia są identyczne. Tak, bo tutaj z Europy na Anglię to też jest D-Day, nie? W imieniu polskiego państwa podziemnego. O Boże, ludzie, ludzie. O właśnie, tutaj będzie więcej info w przyszłości, moi drodzy, odnośnie awataru i w ogóle nazwy grupy to. Jako dziś jest smutny dzień, a mianowicie poniedziałek. Dla poprawy humoru wstawiam mema. Kiedy atakujesz ZSRR, oni zatrzymują twoją ofensywę, robiąc dodatkowo udany kontratak, mając jednocześnie więcej ludzi niż twoja armia pocisków. Coś w tym jest, niekoniecznie to tak na froncie II wojny światowej wyglądało. Udało mi się naprawić tego mema, lecz śnieg pozostał. Wiem, że trochę mem średni i Asuna nie zajmuje całego miejsca. Kto to jest Asuna? Ale na podglądzie nie zauważyłem tego białego pasku na 1/5 mema. Jeśli mem się nie spodoba autorowi Kałaszicy, to niech do mnie napisze, ja go usunę. W sensie tego mema usunę, a nie XD. Kałach-san chyba nie ma nic przeciwko anime, bo nawet nagrywał jakieś filmiki z nimi. W sumie mody są do Hoi 4 do anime i oj, co? Boże, ludzie, ja nie jestem animowcem. Dajcie mi spokój. Kałach widzący komentarz: fajny ten odcinek, ale wolałbym purpurową Wenezuelę na Modern Day. No powiem tak, te komentarze już są tak nudne, ja nie wiem, czemu ludzi to dalej jara. Musimy wymyślić nowe memy, a nie mój wujek i wolałbym purpurową Finezję na starym dniu. A no tak, dochodzimy teraz do momentu, w którym poznajemy kolejną postać naszego uniwersum, czyli Stolicowa. Tak, Stolicow, to jest właśnie... Witamy bardzo serdecznie. Okrążyć stolicę bota, okrążyć Stolicowi bota. Dokładnie tak. Pozdrawiam, Łukasz Kałach, logopedow Stolicow Team.
Dobra, co to jest? Kałach. Jak okrążymy stolicowi bota, widzowie robią przeróbki. Kałach. Kurwa, z wami to tak zawsze. No taka prawda. Ktoś rzuca mema o poddającej się Francji lub słabej włoskiej armii. Ludzie w komentarzach. Bardziej mnie rozbawiły te emotki po prostu, niż ten mem. Tak szczerze, nie? Te emotki wygrały tutaj po prostu życie. Może ten, to co on trzyma w rękach, to nawet nie wiem. O, tutaj twórca kałaszicy. Narysowałem wodza jako dziewczynkę za anime. Wódz kazał się spytać opinii. Tak, napisałem mu, żeby się spytał opinię ludu. Lud właśnie odpowiada. Przecież Kalgon tak właśnie wygląda. Coś płaska ta Quentina Tarantino. O, no to naprawdę żart na poziomie. Ręce jeszcze ujdą. Gdzie ona ma brwi? A nie wiem. Dość mało tłuszczu jej dałeś. Jak dodasz parę fałd, to będzie 10-10. Naprawdę zabawne, panowie, nie? Naprawdę przezabawne. Obiad gotowy, synku. Wiesz, kałach, bo mój wujek. Ojejku. W którą stronę zmierzamy? Boże, czy to jest włoszański? Jasny gwint. A nie, to jest ten chłop z 1 z 10. Boże, kochany. Widzowie Kaula Lumpura. Męczący go by nagrał odcinek Szare Fidżi oraz Czerwony Benin. Alessandro, gdy dla żartów powiedział, że nagra Modern Day'a z klawiszem. Alessandro, nie wiem, nie mam z nim kontaktu, więc raczej odcinka nie będzie, nie? O Jezus, kolejna teoria spiskowa, bo sobie ustawiłem awatar na Discordzie, wiecie, KRL-owskim inny i... Kałach Senpai ma na Discordzie w swoim opisie siekierę. Czy to oznacza, że Kłęch przygotowuje dla nas montowany odcinek zrąbania drewna w Skyrim? I jeszcze do tego ma napisy Destiny is All, co oznacza, że przeznaczenie jest wszystkim. Jak wiemy, Alessandro i Kałach są sobie pisani, więc Alessandro wystąpi w tym odcinku jako prowadzący, a Kałach to tylko zmontuje. Taki plot twist może będzie, że Kałach będzie rąbał Alessandro. Boże, kochany! Piotrek, co się z tobą stało? Dlaczego takie rąbał Alessandro zamiast drzewa lub na odwrót? Opanujcie się! Jasny gwint! A później mi na przeglądach KRL monetyzację włączają. Ja myślę, że to zapowiedź nowego odcinka na modyfikacji Modern Day z Czerwonej Lagerty w sojuszu z libertariańskim Bjornem łupiącym Morze Śródziemne pod same tarcze? Byczku! Jestem wielkim fanem serialu Vikings, dlatego gdy to przeczytałem, to jest tak jak hilarious na polski, przetłumaczę. No niedorzeczne, nie wiem, coś w tym stylu, nie? Polak nie pyta, ilu jest wrogów. Tylko czy tamta Sopocka jest w promocji, jeśli tak, to 10 deko poproszę. Ale to jest tak true, jak czasami stoję w kolejce i na przykład... A czy takie masa jest w promocji? Tak, tak, jest 70% promocji. A to bym z 4 plasterki wzięła, na przykład, nie? Jeśli jeszcze raz zobaczę, że poprosicie o jakieś gówno państwo na modę... O Boże, kochany. Nie no, ci panowie to spoko był mem, ale mi się już sobie znudził. Niemiecka armia to najbardziej zmotoryzowana armia świata. Niemiecka armia, kawaleria robi brum brum. Ale to się zgadza, Niemcy naprawdę w przeważającej większości też używali koni do transportu. Nie, że szarżowali pod Kurskiem na koniach, tylko do transportu, nie wiem, artylerii, tego, ale zresztą jak większość. Kolejna teoria spiskowa, powiem tak. Tę grę miałem tylko i wyłącznie dlatego, że mi ją ktoś polecił, żebym ją sprawdził. Kałach, zrób z tego odcinek, no i zapomniałem odinstalować, już jej nie mam. Żyjcie bezpiecznie. O Jezus, to jest tak prawdziwe. Rodzaje bólu w głowie Kałacha. AI Hoja. Nie no, do AI Hoja to już się przyzwyczaiłem, już mi głowa nie boli. Musisz, Henryku, zmienić tego mema. Attrition. Tak jest. Live 24 z Nie, przez live... Ja bym nie dał rady zrobić live'a z rąbania drewna. Poświęćmy chwilę, by podziękować dzielnym strażakom gaszącym Biebrzański Park Narodowy. Dziękujemy, panowie strażacy, za służbę i za poświęcenie, prawda? Panie Jakub, już nagrałem Czerwoną Gwatemalę. Czy mogę zobaczyć moją rodzinę? No to jeszcze Purpurowa Malta i pomyślę. Dobra. Panie Jakub, proszę palić gumę. Dostaje pan wyryry definitywnie pod memem. Dobra, moi kochani, to by było na tyle przeglądu KRL, ale jeszcze mamy Discorda. Oczywiście dorzucę do przeglądu KRL przegląd Discordzika. To jest w ogóle spoko. Imperator zrobił takiego mema, że ja walczę na ringu. Nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Nie wiem, z czym walczę i z kim. Aha, bo to ja walczę z Republiką Kałacha. No tak. Ty, fajnie to zrobiłeś. Fajnie to narysowane. Tylko nie wiem, czemu wyglądał, jakbym nie umiał buta zawiązać, ale wielki Kałach. Za chudy. Koleżko, bo zaraz poleci prawy ban i będziesz miał za chudego wtedy. Podężny wódz ulany Karłach. No fajnie. O, oj, wreszcie dotarłem na początku kanału Memy z Kałachem. Kebab, wódz smutny, wesprzyj wódz szczęśliwy. O Boże, tutaj to jest w ogóle masa portretów moich. Pranki, które zaszły za daleko, Dawid Szata. To jest dobre, dobre, dobre. Towarzysz marszałek, o nie. Co to jest Departament SB Kałacha, oddziały specjalne ulańców od Star... Jezus Maria, jakie ordery! A czy ty dołączyłeś już do walki przeciw anime? Co? KRL łączy, a nie dzieli. Dokładnie tak! Wszystko o tym polega. No i drodzy, na stronie nieba.com możecie kupować gry, z kodem KRL otrzymać się dokładnie. O mój Boże, zaraz powiem swoje pierwsze słowo. Modern Day. O Boże. O matko, wdepłem w gówno. Miałem na wakacje schudnąć z 5 kilo, zostało mi jeszcze 9. Co? Olbrzym KRL i zapluty karze u mango zjebizmu. Co?
Co tu się dzieje na tym Discordzie, ej? No naprawdę bardzo zabawny mem, nie? Bardzo zabawny. Kałach to jest tak ulany, że jak wchodzi do domu, to łapia szyn, bo lodówka tyle żarcia nie mieści. Strumyk sprint. Oj, było, było. Z dnia na dzień oddalamy się coraz dalej od Boga. Zgadza się. Towarzyszu Kałach plus jeden. Nawet nie wiem, jak to skomentować i chyba nawet nie zamierzam, wiecie? Okej. Okay. Kałach nagrywający zieloną Gwatemalę, Kałach robiący w chujas... Ojej, tak nie było, nagrałem tę Gwatemalę w końcu. Boże, kochany, co to jest? O, Jezus, jak powinnoś robić smoki w Skyrimie, no dokładnie. Dzień, gdy anime wróciło na KRL. Cofnięcie ban anime na KRL. Co? Kach w pojedynkę zdobywający Berlin, koloryzowany. Dokładnie, ja bym sam pokonał, ja bym sam wygrał. O Boże, wy jesteście naprawdę najgorsi, nie? Ja muszę te trailery chyba dać na prywatny. Kach powiedział, dobra olać i tak tego nie wrzucam. We wrześniu stawię się na posiedzenie sejmu. Co? O, co sądzicie o tej emotce? Jestem dwa razy ja w postaci męskiej i żeńskiej. Tu jest Liz i tu jest Sharp chyba, tak? Powiem tak, tutaj na tym kanale memy z Kałachem. To jest patologia dosłownie. Ja żałuję, że... Come on, naprawdę. Panowie, szanujmy się. O mój Boże, kochany. Jestem dobrym wodzem. Damy wam ekspa razy 3 do wieczora, abyście mogli lepiej ekspić. Tak, wodzu. Nie no, ta wódka po prawej mi rozwaliła głowę kompletnie. Kurwa, co to jest? O mój... Co? Co mi się to stało, człowieku? Pedi Pudzianix. Oj, była wojna serwerowa między Pedi a Pudzianixem, to... Bądź czujny wobec wroga narodu. Anime i antyanime to jedno zło. Dokładnie. Tylko Republika. O mój Boże. Dwóch członków opozycji było poddanych propagandzie przez 5 dni, bo włamali się do domu potężnego wodza. O Jezus. Dobra, to by było na tyle z przeglądu KRL. Muszę wam powiedzieć szczerze, że Discord chyba tutaj stanął troszeczkę o poziom wyżej, jeżeli chodzi o memy i ich śmieszność. Serdecznie was zapraszam i na grupę i na Discorda. Jeżeli chcecie, żeby przeglądy KRL były kontynuowane, no to co, łapeczkę w górę zostawiamy i do następnego epizodu. Elu!